Okej, okay, dzisiaj wstęp nie ma twarzy. Przechodzimy do sedna. Górami dwuplamy, którego bardzo często przekręcam na dwupalmego, gdyż mi się wydaje, że to krasnolud z Tolkiena. Nie. Górami dwuplamy to rybka. Facet po prostu lubi rybki. Prosił o instalację zaawansowaną Open. Czyli co robimy w przypadku, gdy mamy kilka dysków i coś jest tam na tych dyskach. Startujemy maszynę wirtualną. Jak widać, robimy sobie instalację graficzną Stable'a. Nie ma różnicy między instalacją Stable'a a OpenSUSE Tumbleweed absolutnie żadnej. Wybieramy sobie na dzień dobry język polski. Czyli P, polski, tu się powinno grzecznie pozmieniać, ci, z, eni, o, eł. Ok, wszystkie chyba nasze diakrytyczne skoczyły, czyli klawiaturę mamy dobrze wybraną, robimy dalej. Czy chcemy online repozytoriów, czyli repozytoria z internetów? Oczywiście, że chcemy. Główne repozytorium, bla, bla, bla. Backporty mogą się przydać. Źródło może się przydać. Zostawiamy całą resztę, gdyż może być to niepewne. Dalej. Mijały tygodnie. Dodawanie repozytoriów w SUSE trwa dość długo. Dobra, jesteśmy w momencie, gdzie możemy sobie wybrać środowisko graficzne. Zwykle klikamy sobie po prostu mychą i wybieramy albo KDE, albo GNOME, albo X-Face. Albo pulpit standardowy. Ja dzisiaj wezmę pulpit standardowy, bo jest to maleństwo. Dalej. No i teraz możemy wejść. Po pierwsze zobaczyć, co się tutaj stanie. Normalnie utworzyłby takie oto subwolumeny naszego BTRFS-a na jednym tylko dysku, ale my chcemy zupełnie czegokolwiek innego. Klikamy zaawansowany partycjoner. Rozpocznij z aktualną propozycją i wygląda to tak, jest to trochę rozpierdziel, jeżeli się nie wie, z czym się ma do czynienia. VDA1 to jest nasz pierwszy dysk, na którym znajduje się absolutnie wszystko. Przyjrzyjmy się temu, co mamy na VDA. VDA1 to jest nasze BOTEFI i to jest nasza jedna, jedyna partycja, która jest partycją normalną, jest to najczęściej FAT32. Teraz główna partycja to BTRFS Partition i to już mamy same subwolumeny. Bot Group i Bot Group 2, FI, Home, Opt, Root, SRV, bla, 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 bla. Teraz to jest puste jak diabli i to jest puste jak diabli. To jest nasza partycja NTFS. Załóżmy, że tu był Windows, jakieś dane z Windowsa. Być może usunęliśmy Windowsa, zostały się dane. A to jest, powiedzmy, nasz stary Home. Ja tu nie tworzyłem katalogów home'owych, bo nie było mi to absolutnie potrzebne. O ile możemy zostawić resztę tych tutaj katalogów, jak widzicie, to tutaj po prostu uwalamy sobie tego Home'a. To będzie trzeba po prostu usunąć. Uwalamy subwolum Home, ponieważ chcemy mieć Home'a na przykład ze starego systemu, niech to będzie Debian, niech to będzie Ubuntu, niech to będzie cokolwiek. W każdym razie zakładamy, że mamy to na normalnej, statycznej partycji i nie chcemy sobie przenosić danych. Zresztą tak samo jest to w tej chwili u mnie urządzone. Uwalamy Home'a, już go tu nie ma. Tak? I teraz sobie z VDC1 robimy Home. Edytujemy partycję, ponieważ już ją tutaj mamy. To jest... Nie dodajemy partycji, edytujemy istniejącą. Czyli robimy edit partition, nie dodaj partition. Jeżeli mamy tutaj jakieś dane, załóżmy, że to jest nasz były home, to absolutnie nie klikamy tutaj formatuj. Absolutnie nie, jest to nie formatuj tego urządzenia. Zostawiamy identyfikator jak jest i montuj urządzenie jako home. Ok? Dalej. W tym momencie utworzyliśmy sobie partycję Home, właściwie podpiliśmy istniejącą partycję Home. W związku z powyższym nie stracimy na niej danych. Jeżeli tu był folder Home, na przykład górami, to on tu dokładnie zostanie Home, górami i wszystkie dane, które tam się będą
znajdować. OK? Efektem czego? Cały system operacyjny mamy na tym ustrojstwie, a nasz home mamy na tym. Na tym ustrojstwie, a to możemy sobie podpiąć jako jakąś tam partycję z windą, jeżeli byśmy chcieli mieć ją cały czas podpiętą, chociaż jest to kompletnie bez sensu, bo możemy ją sobie po prostu podpinać potem ręcznie jak pendrive'a, więc to w ogóle można olać i sobie zostawić. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na żywym sprzęcie, jak skończymy tutaj z instalacją. Akceptuj. W tym momencie zobaczmy sobie szczegóły, co zostanie zrobione. Zamontujemy partycję DVDC1 w punkcie montowania home, gdzie kluczem jest tu zamontujemy, a nie utworzymy. To znaczy, że poprzednia partycja, która tu była, zostanie zamontowana, a tu będzie nam stworzony nowy system. Okay? Robimy nowy system, czyli zostanie nam stworzony cały wolumin systemowy z rootem i wszystkimi rzeczami, które do tego roota i usera należą. Po prostu zostanie nam tu wrzucony system operacyjny pod tytułem OpenSUSE i tak się właśnie zaraz stanie. Ja pauzuję tą instalację do momentu utworzenia użytkowników. Dalej. MLS, niech on się tam nazywa. MLS. I MLS. W związku z powyższym prawdopodobnie nie zostanie utworzony folder home na partycji, która jest home i się nie zaloguje do tego systemu. Ale w tej chwili mnie to absolutnie nic nie obchodzi. W tym momencie, jeżeli podaliśmy dokładnie taką samą nazwę użytkownika, jaką mieliśmy na poprzednim systemie, dajmy na to górami, i podaliśmy jakiekolwiek hasło do tego górami, jeżeli nasz poprzedni użytkownik nazywał się górami, to po podpięciu home'owej partycji z folderem home/górami mamy absolutny dostęp do tego, co znajduje się na starej partycji home'owej, mimo że jest to partycja VEX 4. Dokładnie taką operację przeprowadziłem u siebie. To jest wynik dwa razy podanej komendy lsbk minus minus fs w moim przypadku i bez tego fs. Jak to teraz wygląda? Mam następujące dyski. SDA jest to dysk, którego widzieliście, szła instalacja, to jest mały półprzewodnikowy SSD na sacie na kablu. SDB1 to jest swap u mnie na dysku SDB1, żeby tego swapa nie trzymać na półprzewodnikowym dysku SATowskim M2, na którym znajduje się cały root, czyli to całe ustrojstwo, które widzicie tutaj. Więc teraz, bo to jest dysk talerzowy, gdyby ktoś się zastanawiał. I tu jest też X4, które zostało sformatowane z NTFS-a w momencie, kiedy miałem dysk na to, żeby przenieść dane z tego NTFS-a na moment na bok, żeby móc to zrobić. Więc jak to teraz wygląda? Tutaj mamy na SDD z kolei cały system w BTRFS-ie. To jest to, z czego idą wszystkie snapshorty po update'ach, przed update'ami i tak dalej. Mój home znajduje się na SDC, na partycji SDC1. Jak widzicie, ten home jest w formacie X4, ponieważ został podpięty. Mój użytkownik na tym X4 home nazywa się Kuba, bo ja się nazywam Kuba. I taki też użytkownik został utworzony podczas instalacji. Czyli jeżeli masz użytkownika górami w starym swoim folderze home, górami tworzysz górami. Jeżeli utworzysz nowego użytkownika, zostanie ci utworzony nowy folder użytkownika o nazwie tego użytkownika. I będziesz miał niezłe jaja z przenoszeniem tych danych z nowego użytkownika, ze starego użytkownika na nowego użytkownika o nowej nazwie. Więc tworzysz dokładnie takiego usera, jakiego miałeś poprzednio. Ja w takim razie utworzyłem sobie użytkownika Kuba o jakimś tam haśle i teraz tu w tym folderze home, który został podpięty jako dysk X4, jest również folder Kuba, który pochodzi jeszcze z Debiana, na którym siedziałem lat 10. W związku z powyższym mam dostęp do wszystkich plików tego właśnie użytkownika. Wejdziemy sobie nawet na mój katalog domowy. To są wszystkie pliki utworzone w katalogu domowym, do których ja mam dostęp. To jest stary katalog domowy i tu gdzieś powinien być jeszcze katalog. O, proszę bardzo, to jest home Kuba, tak w ogóle. Wejdźmy sobie z tego home'a do samej góry, czyli wejdźmy na home. Ok? Jest katalog Kuba i jest katalog Lost and
Found. I to jest stary katalog ze starego systemu na X4. Czyli co zrobiłem? Zainstalowałem sobie cały system pod BTRFS i mogę się bawić migawkami systemowymi. Jak się coś spieprzy po update'cie, to mogę odzyskać system. A mój katalog Home jest na osobnym dysku na X4 i mam do niego dostęp. I tak pracuję od roku, robiąc dla Was filmy, oglądając filmy, robiąc grafiki, używając po prostu komputera. Mój system jest w jednym miejscu, jest pod BTRFS-em i działając na przorty przywracam sobie system. Mój home jest w drugim miejscu pod zupełnie innym systemem plików i to są kompletnie od siebie oddzielone rzeczy. Zresztą jeżeli robisz zrzuty z BTRFS-a, to i tak nie robisz zrzutów z home'a, bo by ci to zajmowało miejsce właśnie na partycji home, z tego względu, że zrzuty są trzymane dokładnie na partycjach, z których pochodzą. Nie można, znaczy można trzymać na zupełnie innym dysku czy innej partycji jakieś tam zrzuty zrobione za pomocą snapera czy BTRFS-a. Te snapshoty mogą być gdzie indziej, natomiast potem trzeba je ręcznie za pomocą komend eksportować na miejsce docelowe, co jest w ogóle bez sensu. Więc najlepiej jest robić tylko i wyłącznie zrzut z systemu, a backup mieć po prostu z home'a absolutnie normalny gdzieś na dysku zewnętrznym, powiedzmy na USB, jeżeli potrzebujemy backupu, ponieważ snapshot nie jest backupem. I to by zamykało sprawę kwestii tego, jak zbudować sobie OpenSUSE na kilku dyskach, tak żeby mieć snapshoty, jednocześnie mając dane na innych dyskach, na innych formatach partycji systemowych. Jak widzicie, tutaj najprościej jeszcze raz, wirtualki na X4, jest to dysk, na którym powstała ta wirtualka, która jest wyłączona. Tu jest swap na SDB, który jest w zasadzie 1-terabajtowym dyskiem WDK. Tu jest X4 na drugim dysku WDK-owskim. Tu na SDC znajduje się cały mój home, a na SDD, który jest takim typowym dyskiem M2, znajduje się cały system z jego snapshortami. Czyli powtarzam jeszcze raz do znudzenia, jeżeli system mi padnie, przywracam snapshorta, czy to z trybu konsolowego, czy z graficznego i wszystko działa dalej. Dobra, konkludujemy ten film. Mam nadzieję górami, że to Ci się przyda. Trzymaj się. Do usłyszenia. Do zobaczenia wszystkim.